Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Cześć. Witani oklaskami piłkarze niebieskich, którzy dzisiaj na biało witani piłkarze Hutnika. Dosyć liczna grupa kibiców tutaj przyszła dzisiaj na to spotkanie. Widać czas urlopowy, a więc tutaj nie ma problemu z tym, żeby ci kibice się na tym spotkaniu zjawili. Czekamy i rozpoczynamy pierwszą część spotkania. Rozpoczęli goście. Dzisiaj Starzyński, natomiast Letniowski. Jest dośrodkowanie. Dokładał Kasoli głowę, nie udało się. Jeszcze Swędrowski! Słupek ratuje zespół Hutnika Kraków. Zasłonięty był bramkarz gości i ładnie przymierzył Tomasz Swędrowski. Uderzył. Szybko przemieścić w ten sektor boiska. Jest rozegranie piłki z Starzyńskim. Jeszcze raz Letniowski. Bartolewski głową. Kasolik zamyka i gdyby nie obrońca Hutnika, no to mielibyśmy pewnie jeszcze ładniejszą bramkę niż być może sprzed bicia przygotowana. Juliusz Letniowski, prawa noga, więc piłka będzie odchodziła od bramki. Jest dośrodkowanie. Baranowski jeszcze dokłada głowę Konrad Kasolik, ale tym razem bramkarz rywali również nie daje się zaskoczyć. Złapał piłkę, może jakieś pierwsze bramki padły. Rywal być może nam na to pozwoli swoją grą oczywiście. Szczepan do Starzyńskiego. Starzyński jest dośrodkowanie, znowu Szczepan, ale ta piłka trochę za wysoka. Jeszcze zamyka to wszystko z prawej strony Letniowski. Piłka jednak do tyłu, zmuszeni do tego, aby tę piłkę wybić trochę do tyłu, chociaż teraz na wolnym polu znowu piłka i Konrad Kasolik daje się ograć. Jest na środek piłka i uderzenie z 11 metra. Na nasze szczęście wysoko, wysoko nad poprzeczką bramki Michała Buchalika. Dobrze, Tomasz Swędrowski. I znowu ta gra z lewej strony, jeśli mówimy o ataku niebieskich. Odzyskujemy piłkę. Starzyński, na jeden kontakt Starzyński, przewrócony, ale zdaniem sędziego czysto zaatakowany przez faulowany Swędrowski, jednak nie. Odzyskują goście i teraz jest dobra piłka na wolne pole. Lewa strona boiska, już są w polu karnym rywale. Mijają Pawła Baranowskiego. Zablokował chyba Paweł Baranowski próbę dośrodkowania. Tak jak chociażby teraz atakuje Hutnik lewą stroną boiska. No i Foszmańczyk finalnie dołożył tą nogę, wybijając z rytmu rywala. Chociaż ci jeszcze przy piłce, jeszcze będzie jedna próba zagrania. Jest już pole karne, uderzenie i Buchalik musiał teraz interweniować. Pierwszy raz od dłuższego czasu widzieliśmy interwencję naszego bramkarza. Rzut rożny z piłkarzem lewonożnym, przypomina Maciej Sadlok. Jest już komunikacja z zespołem, co będzie grane. Jest dośrodkowanie. Piłka spada gdzieś w okolice głowy Steczyka, ale obrońcy wybijają tę piłkę na razie bez większych problemów. Jeszcze jedna próba, Sadlok, Szur będzie uderzał Filley, ale się złożył. Trochę ta piłka odeszła Filleyowi, no i od bramki rozpoczną goście. Już grają i odzyskał Jan Sedlak tę piłkę. Natychmiast zagranie. Steczyk, pole karne. Steczyk będzie uderzał i słupek jeszcze dobitka Foszmańczyka. I jest 1-0 dla Ruchu Chorzów w 57 minucie. Brawo, jest bramka w końcu. I też ożywiła się ta publika, która tutaj się zgromadziła dookoła tego boiska Barańskiego. Jest Barański, prawa strona, wychodzi Filley, będzie próba dośrodkowania, Filley po ziemi, jest w polu karnym, jeden z piłkarzy Ruchu Chorzów uderza, jeszcze Bartłomiej Barański, gramy tutaj w obronie, więc Hutnicy po raz pierwszy meldują się z tej strony boiska, jest dośrodkowanie, uwaga i bramka 1-1, nie ma spalonego, strzela bramkę zawodnik Hutnika Kraków, zatem od minuty 65 mamy remis 1-1. Michalski. No dokładnie, ale jest Barański, który tę piłkę opanował, odwraca się na połowie rywali, już jest Filley, biegnie z piłką, ma dużo miejsca, Filley, jest zagranie na wolne pole, ależ się tam szybko znalazł Barański wzdłuż linii bramkowej, jest, aby tutaj pozwolili piłkarzom Hutnika złapać pozycję spalaną, uwaga, uderzał Rakels, ale obok bramki Jakuba Bieleckiego.
rozpocznie wielu. Zatem od spokojnie na środek jest steczyk do Sedlaka. Piłka przepchnięta do Fileja. Filej ma okazję do strzału. Filej pole karne. Filej uderza, ale nie domierzył do końca tego uderzenia Filej. I na środek. Gramy, odzyskaliśmy tę piłkę, Steczyk, prawa strona boiska, Steczyk wchodzi w pole karne, Steczyk, ależ dobry balans ciałem, Steczyk na środek, ale za głęboko, do nikogo, być może sam chciał kończyć tę akcję strzałem. Go, już jest rozbieg, jest dośrodkowanie piłki w pole karne. Uwaga, bo będzie jeszcze próbował uderzać jeden z rywali, ale zablokował to wszystko Dawid Barnowski. I Kacper mi ładnie teraz będą Hutnicy chcieli rozegrać tę piłkę i liczą na to, że niebawem będziemy mieli koniec już pewnie tego spotkania. Już zaczął się ten czas doliczony, a tymczasem urywa się lewą stroną. Jeden z piłkarzy Hutnika, jest zejście do środka. Uwaga, uderzenie na szczęście bardzo, bardzo niecelne, bo była jeszcze okazja dla Hutnika Kraków. Jednak nie pozwolił. To jest ostatni gwizdek sędziego w dniu dzisiejszym. Sparing numer 2 w wykonaniu Ruchu Chorzów i drugi na remis, a więc jest pewna prawidłowość.